Cześć, jestem Agłoś, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tasty Blue i bez przeciągania ruszamy z odcinkiem i chyba będziemy dzisiaj delfinem, bo ten poziom nazywa się Dolphin Escape, czyli ucieczka delfina. Za chwileczkę się przekonamy, jak to wygląda. Rzeczywiście, jesteśmy uciemiężonym delfinem, który musi parzyć sobie swoją płetwę, przez to, że musi przeskakiwać, bo ludzie każą robić złe rzeczy. I wiecie co? Mamy jakiś pomysł. Jeszcze nie wiem, jaki to jest pomysł, ale jako, że jestem delfinem w oceanarium, to muszę przeskakiwać przez te płonące... Oła, to bardzo jest bolesne. Muszę przeskakiwać przez te płonące obręcze. Ale wiecie, to jest mój pierwszy raz i tak naprawdę jeszcze tego nie robiłam, więc może to się nie udać. O, dostałam rybkę! A więc... No tak, tak w sumie to wygląda. Bardzo okrutne, ale za wykonanie dobrze mojej roboty, czyli za przeskoczenie, dostaję kolejną rybę, więc ja sobie tutaj trochę poskaczę. I od tego zacznę dzisiejszą moją przygodę. A Wam, jeśli się spodoba odcinek, to koniecznie pamiętajcie o łapce w górę. Bardzo mnie cieszy ten pozytywny odbiór gry Tasty Blue, bo ona jest mega satysfakcjonująca do grania dla mnie. I też wiem, że wiele osób lubi tego typu gry, właśnie, że się coś pożera. Więc jeśli Wam się odcinek spodoba, też zostawiacie łapkę w górę. I ciekawi mnie, ile tych rybek muszę zjeść. Ja w ogóle jestem takim malutkim, 80-centymetrowym delfinkiem w tym momencie, ale gdybym była prawdziwym delfinem, a jestem bardzo prawdziwym delfinem, jakby co, żeby nie było, to pewnie bym się bardzo, bardzo sparzyła. Na szczęście mam wodę, która troszeczkę może mnie ochłodzić, no bo troszeczkę, powiem szczerze, to jest skomplikowana sprawa przeskakiwać. Czy tam w ogóle są dzieciaki, które się cieszą na mój widok? Halo, dzieci! Siema! Halo! O, już chyba opracowałam pewien system. Robimy myszką ósemki. I to skutkuje dobrym przeskakiwaniem. Tylko ta piłka, ona mogłaby stąd sobie zniknąć. Okej. Dobra, to nara, człowieku. Ja idę spływać z morsami. A czekaj, bo tutaj możemy... Bo, o nie, ja nie powinnam pływać z morsami. Morsy nie chcą się ze mną bawić. Myślałam, że będę przyjaznym delfinem, który popływa z morsami. Ale ja chciałam po prostu zjeść parę mew, które tutaj są. I muszę morsów jednak unikać, wiecie? Dobra. Płyniemy w takim razie w inną stronę. O! Te nieszczęsne piłki będę mogła zjeść. Dobra, człowieku, masz jeszcze jakieś wiadra? O, nieważne, nie masz wiadra, to ja zjem ciebie. Morsie, spadaj, poczekaj. Ja muszę jeszcze trochę tutaj poskakać. Jak widzicie, to oceanarium jest bardzo, bardzo duże. I były też w nim foki. Dlaczego były? Bo już ich nie ma. Ale jeszcze są te inne zwierzęta. Jeszcze są ptaki, które latają ponad powierzchnią. W ogóle bardzo dziwne, że... To jest zbudowane oceanarium w oceanie, w sensie tak wygląda, jakby to rzeczywiście to naturalnie umieścili. O, jednak, kurczę, nie, tam było tyle pysznego żarcia, tyle fok zostawiłam. Dobra, nieważne, tutaj też jest trochę jedzonka. O, i tutaj mamy jakieś rekiny. O, mamy te statki fajne i to jakieś duże, duże rekiny. Zaraz zobaczymy, co to są za rekiny. Aha, to są po prostu białe, białe rekiny. Dobra, nieważne, zjadamy wszystkie za koleją, nie będziemy wybrzedzać. Ludzie byli bardzo okrutni, muszę to, wiecie, zajeść. To jest tak, że czasami niektórzy, jak mają jakieś problemy z emocjami, to przestają mieć apetyt. Ja wręcz przeciwnie, nabieram apetytu coraz bardziej wraz z moim smutkiem. I udało mi się skończyć ten poziom bez gwiazdek, ale no tak, jestem delfinem dopiero pierwszy dzień, więc w sumie jeszcze muszę się wiele nauczyć. Mamy rybki, patrzcie, w ogóle to wygląda, jakbyśmy byli na jakiejś szrafie. Jestem 20-centymetrowym delfinem. Raczej ciężko byłoby mi przeżyć. Chyba zjadłam właśnie Nemo. Nemo? Tak, to jest Nemo. Dobra, zjadłam Nemo. A, bo to jest Dory! Okej, zjadłam Nemo, zjadłam Dory, także widzicie, wszystko tutaj jest. Wszystko, co trzeba. O, mogę zjeść te duże ryby, doskonale. Trochę się rozejrzę tutaj po tych rafach. Bardzo fajny poziom, bardzo mi się to podoba. Szczególnie, że jest bardzo dużo pożywienia i jest bardzo rozmaicone. Jak już mówiłam, praktycznie za każdym razem uwielbiam jeść, a nie ma nic lepszego niż urozmaicone jedzenie. Tym samym mam już 40 cm i być może zaraz coś większego będę mogła schrupać. Jeszcze chwilę jednak tutaj popływam. O, mamy wodorosty! Dobra, zaczynamy zabawę, słuchajcie. Jak już mamy te wodorosty, to może jakieś jeszcze się złapią? O tak, z tej strony. I teraz te wodorosty i gąbki i wszystko w sumie. Wszystko jak leci, zjadamy. Patrzcie, zostawiliśmy całe wybrzeże puste. Tak właśnie wyginają rafy. Wyginają. Tak a propos wyginania, to u Zio zobaczycie też coś o wyginaniu. I żeby nie było powiedziane to specjalnie. I mamy tutaj skarby piratów! I jakieś czaszki, więc to jest chyba jakaś wyspa piratów. I piraci zakopali swoje skarby, ale najwyraźniej kto się znalazł? Dobra, możemy zjadać te czachy. Posprzątajmy. A propos
tego, to już udało mi się skoczyć ten poziom ze 3 gwiazdkami. To chyba najszybszy poziom, jaki miałam. A tak przyjemnie się jadło te monety. Dobra, widzę, że troszeczkę zwiększyliśmy tutaj obszar pływania. Tutaj też mamy rafę, ale... O, jest tutaj jakaś ośmiornica. Ośmiornica albo kałamarnica, bo wy różne rzeczy mówiliście. No właśnie, bo te takie dziwne ośmiornice, z których ja się śmiałam ostatnio, to były kałamarnice. Rzeczywiście, ja nie wiem dlaczego przez całe moje życie myślałam, że ośmiornica i kałamarnica wyglądają tak samo. Otworzyliście mi oczy na prawdę. Ale dzisiaj już nie jesteśmy złotą rybką, tylko jesteśmy rybką, znaczy jesteśmy delfinem, więc w sumie nie jesteśmy rybką, jesteśmy ssakiem. I w sumie, jeśli nie widzieliście mojej poprzedniej serii z Tasty, a podoba wam się ta seria, to koniecznie zajrzyjcie do karty, tam znajdziecie całą playlistę z serią Tasty Planet Forever. Też bardzo satysfakcjonująco do oglądania, przynajmniej takie dostawałam informacje, że ludzie lubią to oglądać. Mi się bardzo przyjemnie to grało. O, i nie sądziłam, że zakończę poziom na tej wielkiej ośmiornicy. Myślałam, że ona będzie raczej moim przyjacielem, a była moim pokarmem. No dobrze, zobaczmy, jak to będzie wyglądało dalej. Widzę, że tutaj ktoś surfuje, więc może jakiegoś człowieka znowu dorwiemy. O, mamy kokosy. Doskonałe pożywienie, idealne dla delfinów. Tylko wiecie co? Strasznie ciężko jest je złapać. Zobaczcie, jak one podskakują na tej powierzchni wody. Naprawdę jest to dość skomplikowana sprawa. Nie mogłyby wpadać prosto do mojej paszczy? O, tutaj... Jest całkiem nieźle. No dobra, no trochę na pewno będę miała problemy żołądkowe przez jedzenie kokosów razem z łupinami. Ale powiedzmy, że mam twarde zęby albo połykam je w całości. To też tak może być, więc w sumie to wypełniam swój żołądek jakby tymi kokosami jak kamieniami. Muszę zjeść ich aż 100! Dopiero teraz zwróciłam uwagę na to, że ta liczba to musi być 100. Ciężko się też ślizga po powierzchni piasku brzuszkiem, ale no tak. Głodomory wiedzą, że żeby zawalczyć swoje jedzenie, trochę trzeba się namęczyć. A przynajmniej ja jestem niecierpliwa i cierpliwa jednocześnie w tym. No i nie mogę się zdecydować, w lewo czy w prawo. Dobra, idę tutaj w prawo. Idę jeszcze raz w prawo, bo chcę zjeść te wszystkie kokosy z tej strony. No dobra, ten jeden niech zostanie. Ponieważ ja w momencie, kiedy dotykam powierzchni, właściwie wychodzę na powierzchnię, to podskakuję, to naprawdę ciężko mi jest te kokosy wsunąć. Jeszcze nie opracowałam dobrej metody, a już zjadłam prawie wszystkie, które muszę zjeść. Może trzeba było rzeczywiście się zanurzać i wyskakiwać, ale w ten sposób raczej ciężko jest trafić. 5 sztuk! Ostatnie 5 sztuk. O, proszę, jaki ładny wyskok na koniec. Bo ja tu powinnam robić sztuczki i sobie skakać i się bawić z ludźmi. O, i sobie szczekać, tak jak to delfiny mają w zwyczaju. A szczekam tylko na koniec poziomu. Ciekawe, czy jest jakiś sposób na wydawanie z siebie dźwięków, no nie wiem. No, inne zwierzęta wydają z siebie dźwięk, gdy je pożeram. A co ja tutaj mam w ogóle jeść? Halo, jedzenie. Tutaj widzę, że ludzie sobie nurkują, co tam macie? Nic ciekawego, dobra, tylko jakaś tam jaskinia. Jedzenie, dobra, mamy małe ryby do jedzenia. Duże ryby jeszcze, o już, mogę jeść duże ryby, dobrze. W takim razie duże ryby też są do jedzenia. Wracamy na drugą stronę, bo tam było dużo ryb, których jeszcze nie zjadłam. I za chwileczkę się jeszcze zobaczymy, za chwileczkę się jeszcze wynurzymy i zobaczymy, co kryje się tam na środku. Bo tam widziałam, że coś jest, jakaś plaża? O, jest plaża i o, rzucają te bojki. Czy to są, chyba, że to są te koła ratunkowe. To chyba tak, to są koła ratunkowe, więc zjedzmy wszystkie, niech dorzucają więcej. Tak właśnie wygląda, słuchajcie, praca ratownika. Ja nie chcę się moczyć, rzucę koło ratunkowe, może ktoś złapie. Tak, wiecie, prewencyjnie rzucę 3. Chyba, że oni właśnie mnie dokarmiają za robienie moich sztuczek, tak też może być. Ale czekajcie, czekajcie, bo tutaj ktoś sobie pływa, jakaś piękna pani. Pana nie chce, pan jest jakiś taki niesmaczny, kościsty za bardzo. Pani trochę była taka smaczniejsza, ale jednak w sumie to jestem tak głodna, że i pana sobie w schrupie. Dobra, wracam po tego, którym wzgardziłam na początku. To był tylko żarcik. O! Poczekaj, gościu, bo ja tak chciałabym wyskoczyć, ale mam jakiś taki problem. Czy tu nie było jakiegoś przyspieszenia magicznego? Oj! Pan jest zabezpieczony! Dobra, ale nurkowie nie są. Chcieliście zwiedzać? To macie, zwiedzajcie. To się kryje właśnie w jaskiniach podwodnych. Czyli ludożerny delfin. 2,5 metra mam, więc jestem całkiem przerażająca pewnie już. No goście, wyjdźcie mnie, nie denerwujcie. Wyłazić stamtąd. Co, myślisz, że jak mi rzucisz koło, to cię nie zjem? Że co, że nakarmisz mi i będę szczęśliwa? Nie, poczekaj, ja już mam sposób, jak się tobą zająć.
zajmę się jednym i drugim, bo trochę mnie wkurzyli, że się przede mną schowali. Zazwyczaj to jedzenie jest takie, że jak już mogę je zjeść, to jest łatwo dostępne, a ci po raz pierwszy mam takie wyzwanie. Dobra, jeszcze chwilę na pewno będę mogła... No już. Widzicie? Trzeba było tylko po prostu trochę cierpliwości. Chciałam jeszcze te chaty zjeść, myślałam, że będę dopiero wtedy mogła ich zjeść, jak zjem te chaty. Ale tutaj też jest całkiem ciekawie. To już nie dziwię się, dlaczego ludzie nurkowali w to miejsce, bo chcieli pooglądać sobie nurkujące samochody. Patrzcie, jak dużo ludzi pływa i jak daleko wypływają. Przerażająca sprawa. W ogóle, co tu robi taka plaża, że tak powiem, daleko od brzegu? Przecież tutaj jest już za głęboko, żeby ludzie mogli sobie tak pływać. Dobra, spróbujmy jeszcze się zmieścić w ten tunel podwodny. Okej, mamy gotowy poziom. Jedna gwiazdka. Patrzcie, jak lecę z tymi innymi gwiazdkami. No ciężko jest coś tutaj zrobić. Flying! Co? Jestem latającym delfinem? To... aha! Na to się nie przygotowałam. W sensie, nie mogę... ja lecę tylko w dół. Więc w sumie to bardziej spadam niż lecę. I jak mam teraz zjadać to jedzenie, jak ono tak się bardzo... może... o, klawiaturą będzie lepiej wykonywać ten poziom 1. Bo właściwie cały czas gram myszką. Ponieważ jednak jak się pływa, to łatwiej jest płynąć... łatwiej jest płynąć myszką, ale latanie zdecydowanie klawiaturą jest łatwiejsze. Okej, tu mam jakieś większe ptaki. Przez moment myślałam, że jedzenie mi się skończyło, albo że zbliżam się do ziemi. Właśnie, bo w sumie mam nadzieję, że ja lecę nad wodą, że wpadnę do wody. Idealnie omijam te ptaki. To jest mój po prostu skillowy poziom. Widać, jak bardzo jestem utalentowanym delfinem. Ale w sumie jestem latającym delfinem, więc to jest jakieś już wyróżnienie względem innych delfinów. Chociaż teraz tak sobie myślę, jak ja się znalazłam tak wysoko? Co się musiało stać, żebym wylądowała w tym miejscu? Czy ludzie chcieli mnie wystrzelić w kosmos? W ogóle jakie sztuczki wykonuję w locie? Teraz jestem na tyle duża, że trochę łatwiej jest mi łapać te ptaki. Ale czekaj, czekaj, nie! Okej, to było bardzo, bardzo przerażające, ale w końcu jestem w swoim naturalnym środowisku. Czyli mogłam tak naprawdę skończyć poziom prawdopodobnie w ogóle w powietrzu, ale trochę się, że tak powiem, obijałam. No, chciałam się nacieszyć tym lotem, chociaż w sumie w ogóle się nacieszyłam tym lotem, ale czekaj! Wyląduj sobie na chwilę, poczekaj, odpocznij, okej? Mamy to. Mamy to i dwie gwiazdki. Dobrze, w takim razie od razu sobie polećmy do kolejnego poziomu. O, meduzę! Znaczy meduzy. Meduzy to parzą. No właśnie chciałam powiedzieć, że te meduzy prawdopodobnie będą parzyć. I mówiłam, że tak się dobrze steruje myszką, ale chyba dzisiaj spróbuję posterować trochę tutaj klawiaturą. Zobaczymy, jak sobie poradzę operując strzałkami. A właściwie to wsadem, ale to w sumie to nie ma znaczenia, czym sobie tutaj steruję. Grunt, żeby zjeść wszystkie te meduzki, które się nadają do zjedzenia i żeby się nie dać za bardzo sparzyć. Czy ja tracę punkty, jak się oparzę? Chyba nie bardzo, ale to w sumie nie chcę tracić zdrowia, bo wiecie, mogę mieć jakieś urazy na całe życie, jak tak te meduzy będą mnie dotykać. Chyba najmniejsze meduzy są na powierzchni tylko, tak spróbowałam się rozejrzeć i na dole ich tak za wiele nie ma. Chociaż nie, chyba jednak to nie ma znaczenia, czy na górze, czy na dole, po prostu musimy krążyć pomiędzy tymi dużymi i wybierać te najmniejsze. Najgorzej, że one trzymają się w parach, wiecie, jest mała razem z dużą. Gdzieś tam blisko się trzyma kolejnej meduzy. O! Ale już teraz coraz większe mogę wsuwać, więc chyba mój problem jest... Patrzcie, jaka malejka? Taka malutka była. Już mój problem jest zażegnany, bo teraz będę mogła jeść wszystkie za koleją. Czyli przechodzimy do najbardziej satysfakcjonującej dla mnie rzeczy. Zawsze to powtarzam, ale tak jest. Naprawdę to jest super, super przyjemne takie wsuwanie tych meduzek. No dobrze, zobaczmy w takim razie, jak dużo jeszcze muszę ich zjeść, żeby osiągnąć maksymalny poziom. Chyba już nie za wiele. Tak już mam prawie skończony, ten pasek już jest bardzo blisko. Okej, mamy to. Sukces, zjadłam 80 meduz. I dalej jestem głodna, więc lecimy z kolejnym poziomem. O! Syreny! Czy ja będę mogła zjeść pana Syrena i panią Syrenę? Nie wiem, jak się mówi na Syrena w tej wersji męskiej? Czy to jest właśnie Syren? Ciężko mi powiedzieć. W sumie nie wiem, bo zawsze się mówiło o Syrenach, w sensie Syrena. Czy facet Syrena to też Syrena? Wiem, to bardzo dziwna rozkmina, ale w sumie... nigdy się nad tym nie zastanawiałam.
Jeśli macie jakiś pomysł, dajcie znać w komentarzu. A ja spróbuję zjeść trochę mew, bo ryby to też już mi spróbuję. Ała, no! Z tą motorówką. O! Czy ja mogę się dosiąść do kogoś i popłynąć z kimś? Dobra, zobaczmy. A, ześliznęłam się. Czyli jednak nie mogę popłynąć z nimi. Znaczy, mogę udawać, że płynę, ale musiałabym jakoś bardzo wolno wskoczyć na motorówkę. O! Cześć, człowieku! O! Pomógł mi zjeść mewę. Ale w sumie tylko tyle. Tam, ja bym musiała tak bardzo wysoko wynurzyć się i zjeść tą mewę na górze. Doskonale, udało się. Gdzie mnie zabierasz? Prawie czułam się porwana. Dobra, zejdźmy tutaj na dno. Mamy trochę rybek. Tutaj mamy jakiegoś dziwnego morskiego stwora. Nie wiem, co to jest, ale no wiecie, wy na pewno wiecie. Na pewno mi napiszecie w komentarzu, Agu, to było to, a nie to. Także jestem na to przygotowana. Ale wiecie, ja tak się skupiam na tym... Nie skupiam się na tym, co zjadam. Grunt, żeby zapełnić jakoś żołądek. To jest najważniejsze. I mamy już metr, więc w sumie ja jestem praktycznie już gotowa, żeby zjadać syreny. Nie wiem, jak wy, syreny. Czy jesteście gotowe, żebym was pożarła? Chyba jeszcze potrzebują chwilę. Na razie się nie przyjmują. Myślą sobie, o, jaki piękny delfin, tak sobie skacze. A nie widzą, co robię ponad powierzchnią, bo są skupieni na tym, żeby płynąć do przodu. Widzicie, w swoją drogę głowy mają skierowane w dół. Więc to też jest na pewno dla nich niedostępne. W sumie pod wodą jadą tylko ryby, co jest bardzo naturalne, więc raczej nie powinno być żadnych podejrzeń z ich strony. Ale, słuchajcie, docieramy do tego najbardziej satysfakcjonującego momentu. Możemy jeść panią syrenę, bo pani syrena jest trochę mniejsza, ale pan syren też mi bardzo smakuje, więc w sumie pożerajmy ich wszystkich. Gdzie się podziały wszystkie syreny? Przed chwilą było to tak dużo ich. Okej, jest pan syren. Zobaczmy, czy będą ode mnie uciekać, jak to będzie wyglądało. Jakbyś tak powoli pływają? Wydawało mi się, że syreny powinny być takie naprawdę szybkie. Ale na szczęście jest ich bardzo dużo, aż zaszczekałam z radości na widok tych wszystkich syren. Czy ludzie zdają sobie sprawę, że pod ich łodziami pływają syreny? Bardzo ciekawe, czy oni, tak wiecie, żyją sobie wspólnie, wiedząc o swoim istnieniu, czy jedni nie zdają sobie sprawy z obecności drugich. Ciekawe. O, ja sobie popływam po tych żaglówkach, bo czemu nie? Ja prawdopodobnie byłabym, jeśli byłabym 2,5-metrowym delfinem, to mogłabym zatopić taką żaglówkę, ale te żaglówki mają niezwykłą wyporność. O! Trochę roślinek i mięsko na ząbek. Tak przy okazji. Płyńmy od razu w drugą stronę i zjedzmy też wszystkie wodorosty. Nie chcę nic zostawić na dnie, bo tam na dnie został mój ślad, a ja muszę go sprzątnąć. O, i teraz słuchajcie, na powierzchni sprzątamy również żagloweczki wszystkie i mamy poziom skończony. Doskonale. I wiecie co? Na jedzeniu syren możemy zakończyć, więc jeśli wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę koniecznie i widzimy się w następnym. Trzymajcie się, pa pa!